laj. Li 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 laj. Oby nie było lululaj. Lululaj. Niestety prognozy dzisiaj nie są zbyt dobre, ale wyjechałem wcześniej. Drugi dzień godnych świąt, święta świętego Szczepana. A więc mam nadzieję, że chociaż te 10 km dzisiaj się uda. Jest ciepło, 10 stopni, a więc może się uda dzisiaj. Zobaczymy. Parosz w kościele powiedział, że trzeba spalać kalorie, a więc spolumy te kalorie. Jada do miejsca, kaj jest jeszcze bezchmurnie. Mam nadzieję, że nie będzie najgorzej. Rano o 7 piękna pogoda była. Mógłbym wtedy jechać, no ale wiadomo, że święta, sprawy religijne są na pierwszym miejscu. Rower może być, ale nie musi. A sprawy religijne muszą być, mimo odwołań. Kurczę, ten deszcz trochę mnie nerwuje. Aby to nie było więcej. Przestań. Tak przez najbliższe 4 godziny nie padaj. Potem już możesz sobie padać. Umowa stoi, do godziny 14 nie padać. Jest za 20:10. No to przejeżdżamy koło sanktuarium świętego Mikołaja w Pierścu. Remont wieży, ale strome goiki stoją. Ja już jest w Kiczycach. Słuchajcie, no taką historia się trochę powtarza, bo Kiesi też jechał w godnie święta i też taka pogoda była. Zatrzymałeś się na chwilę, niestety pogoda się psuje, a tam, kurczę, widzicie, tam jest jasno. I to jak na złość. Ale nim ja tam dojadę, to będzie już też czarno. Prognoza jest taka na dzisiaj, że normalnie, zobaczcie, cały dzień moloć. Od 11 cały dzień moloć, a więc no niestety chyba skrócimy, raczej na pewno skrócimy te rajzy. 83% prawdopodobieństwo deszcza, 90%. Więc no sprawa się trochę rypie, ale ważne jest to, że się nie siedzi w chałupie. Proszę, spodziewajcie się. Normalnie szlak by człowieka trafił, ta chmura nie chce iść tutaj z nas. Siedzi pieruna i nie odpuszcza. Wzięła się. Oblikuje się przeciwdeszczowe lunty. I będę się kierował w stronę chałupy. No bo niestety pogoda dzisiaj nie naprawia optymizmu. Całe szczęście, że też nie leje.
Widajcie się. Widzieliście to? A tutaj mamy cmentarz żydowski. Ja, jak to się nazywa? Kirkut, ja. Ja tam do Żydów nic nie mam. W końcu to też ludzie. No i witam ponownie ze Spoczowa. Słuchajcie, Jurzeń był naszykowany jechać na Cieszyn, ale przestało loć. Miałeś z Cieszyna wracać cudem. Przestało loć i trochę się to wybrało. Zobaczymy, co będzie. Ale nie tylko ja jeżdżę. Dobrze. Widzicie? Niech to się rozjaśnią. Nie, to na Wisłę bym mógł zajechać. No szczerze powiedziawszy, to tam będzie bajuro na tej trasie. A myślę, że już tyle razy był. Może innym razem. Może na pewno w przyszłym sezonie. Jak widzicie, Dosie. I na rolkach można jeździć. A co? A komu to szkodzi? W sumie ja by też mógł. Bo ma asfalt koło chałupy, także mógłby. Tu jest trochę marazm na tym asfalcie. Ale dałoby się jechać. I tutaj nie zdarzy to to, że pomylił drugi. Ale niebieski szlak rowerowy. W sumie tą WTR-ką nie muszę cały czas jeździć. Ona idzie z drugiej strony. Tak więc cisnemy. I stroń. Niebieski szlak rowerowy. Cisniemy dalej. Ła! Udana różnica. Słońce. Klara wychodzi. No dobrze. No dawno w tym dnie jest. Zawsze drugą stroną Wisły. Więc teraz tu będzie chyba most. Tak, inał jest most. Ale teraz będą schody, o ile dobrze pamiętam. Inał. To będzie wyciąg. Ale na szczęście krótko. Wisła, myślano trasa rowerowa. Fajnie zrobione. Finał. Asfalty się pojawiły. Tak to ma być. Za 40 minut łańcucha z Wisły. No jak to zrobić, żeby tam nie naćwinić? A ludzie wyczynią. No
20 minut do Bangkoku. Do Cuga. Przy Bangkoku już jest. Teraz pytanie, czy ten Cug faktycznie jedzie? Bo wiecie, jak to z tymi aplikacjami jest? Nie chciało się mi wracać w terenie, więc wybrałem taką opcję. Tak się przewozi rower w pociągu. Są takie choki. I takim cugiem, że chcę przyjechać. Do Zabrzega. O, którego ja widzę. Dobry. Dobry. Dobrego jeszcze, spóźniony, ale szczerze. No, dziękuję wzajemnie. Że trzeba od tego ostrzału się wyrwać trochę, co? Tak, ja teraz... Ty wczoraj też jest tam. Ja teraz przyjechałem pociągiem z Wisły. Aha, fajnie, Wisły. Aha, wyjdzie tam teraz, no. Do Wisły na rowerku zajechałem? Tak, do Wisły na rowerze. Ale z Wisły stwierdziłem, że już pociągiem. Że to jednak trochę za wcześnie się robi ciemno. Za wcześnie się ciemno, no kurde się robi. No pociągu byś zrobił. A pociągiem się fajnie jechało. Ja już dzisiaj zaliczyłam. Wyjechali po lodzie, a tu też tam miały? Nie, tam było całkiem dobrze. Nie było? Nie było? Nic nie było, nic. Ta ścieżka tam nie była, to ma starczyk tam nie. Wykopili. W Brunowie, słuchajcie, spotkałem pana Jurka z żoną. Trochę my tam pogadali. Oczywiście o rowerach i o sprawach, że tak powiem, politycznych dotyczących naszej gminy. No tak. Tak z 10 minut mi poopowiadali. No i umówiliśmy się na zakończenie sezonu o 9, 31 grudnia 2022. Sylwestra. Czy tam na czecho.pl będzie, ale... No tak, pogadaliśmy. Ale powiem wam szczerze, że fajna opcja z tym Cugiem, że wymyślił, bo jednak... No, powrót z Wisły po Cimoku nie byłby zbyt fajny. No, a tym Cugiem się dość fajnie jechało. Także opcja jak najbardziej dobra. Jeszcze trochę se tu po okolicy
pojeżdżę. No i cóż, no, trzeba będzie kończyć, jak to gadają. Święta, święta i po świętach. Był znak przewrócony. Wyślano trasa rowerowo. Ja go wyciągnął. I tam, że go oparł ten strom. Tu był w krzypopce. Trzeba reagować na coś. W Czarnolesiu tutaj jeszcze zima pełną parą w lesie. Dodali, że droga jest ciężko do przejechania tutaj. I od razu, kurczę, jak było ciepło, to od tego śniegu od razu zimniej jest. Ale jakoś tu chyba przejadymy. No, tu jest cień, no to nie wytaje tak gipka. No, ale faktycznie ciężko się jedzie. Słuchajcie, od momentu od Skoczowa ani kropla deszczu nie spadła. Jakże jechał, a smartfon mi powiedział, że będzie lodowo cały dzień. Od tamtego momentu. Samiście widzieli, jak mnie wyciulali. Ufać tu smartfonowym prognozom. No niestety, robam o lepszy nos, ale ta druga aplikacja, co ten deszcz pokazywał, jednak była mądrzejsza. O! A to jednak się zemściło. O, właśnie zaczyna padać. Ale teraz to już co może loć. Wiela wlezie z racji tego, że kończymy tę rajdę. Ja już jestem na swoim terenie. Niedaleko. O, jakiś kilometr. Dwa. Więc czymcie się. I do zaś. I jak to gadają. Święta, święta. I po świętach.